No witam, witam serdecznie. W tym filmiku chciałem odpowiedzieć na pytanie lub spostrzeżenie, które właściwie pojawiało się już nie raz u mnie na kanale. Dlatego stwierdziłem, że odpowiem na nie i wyjaśnię, co, jak i dlaczego. Mianowicie, no, pytanie to padało nie raz lub spostrzeżenie. Napisał tutaj gracz Mint, ale to naprawdę nie tylko on pisał. Mała prośba, rób krótsze filmiki. Da się przekazać tę wiedzę w czasie krótszym niż 40 minut, a taka dłuższa długość odrzuca większość widzów. I co ja mogę tutaj powiedzieć? Teoretycznie mogę się zgodzić, a z drugiej strony niekoniecznie, ponieważ może niektórzy lubią sobie dłużej słuchać. Ale ja nawet bym robił same krótkie i skondensowane filmiki, no pomijając jakiegoś całkowitego gameplaya czy coś. Dlaczego tego nie robię? Ponieważ zrobienie krótszego filmiku, gdzie jest bardziej upakowane wszystko, wiedza, to co chce się przekazać, wymaga więcej czasu. Tak, dokładnie tak. Nagranie filmiku dłuższego troszkę, gdzie sobie na luzie, na spontanie gadam na jakiś temat, coś tam robię, coś tam mówię, bez żadnego spisania scenariusza, podpunktów sobie, co tam mam powiedzieć, co tego. Trwa to zwykle dłużej, po prostu. I czasem może to tam wydawać się jakoś wydłużane czy coś. Natomiast tak to wygląda. Natomiast, żebym krótsze filmiki robił, to do tego po pierwsze trzeba więcej popracować nad edycją filmików, jakieś bajerki dodać, przechodzenie, jakieś tam coś tam latające, coś tam pojawiające się, jakieś tam ikonki, jakieś inne rzeczy. Żeby to ładnie skondensować i dodatkowo trzeba spisać też jakiś scenariusz do tego, co powiedzieć, w jakim momencie, jakoś się do tego przygotować. Także zajmuje to po prostu więcej czasu. I co? W takiej sytuacji, gdybym właśnie w takim formacie robił, to ucierpiałyby na tym inne moje rzeczy. Już pomijam tę kwestię tego, że tam dużo uczę się, studiuję i inne rzeczy. I w ogóle, ale oprócz tego normalnie też jestem graczem. Jestem właściwie osobą, która bardzo lubi grać w gry i je nagrywać. I nie lubię czasu tracić aż tak dużo, prawda? Chcę nagrywać, lubię nagrywanie, ale nie chcę codziennie montować filmików, codziennie nad tym siedzieć, myśleć co i jak powiedzieć, żeby było jak najbardziej zwięzłe i w ogóle. Ja wiem, że takie filmiki mogą być lepsze. Takie bardziej skondensowane i w ogóle. Ja jakoś tam rozwijam i mam zamiar rozwijać ten kanał YouTube jeszcze bardziej, ale nie mam zamiaru całkowicie się poświęcić YouTube'owi. To oznacza, że mam zamiar normalnie grać w gry, różne tam rzeczy robić inne, ale nie mam zamiaru traktować YouTube'a jako mój pierwszy zawód. Jako coś, na co miałbym przeznaczać lwią część czasu, przygotowywać się do wszystkiego, ogarniać, tak jak niektórzy jeszcze bawić się w jakieś tam grupy na Facebooku, Instagramie, Twitterze, Reddicie i w ogóle gdzie tam, czy na Twitchu, szczególnie właśnie, zapomniałem jeszcze o Twitchu. To wszystko wymaga czasu. Niektórzy to robią. Wiadomo, żeby tam obczaić to wszystko i ogarnąć, wymaga to też troszkę czasu. Jedni to łapią może szybciej, inni wolniej, ale na pewno wymaga to troszkę czasu. Dlatego ja aż tak szeroko nie planuję wychodzić. Może coś tam troszkę z czasem pokombinuję, ale nie mam jakichś tam mega planów. Mam zamiar rozbudowywać ten kanał i w ogóle, ale no, wiecie o co chodzi. No i czasem niektóre filmiki krótsze robię. Mam niektóre krótsze filmiki, nad którymi troszkę może tam posiedziałem, pokombinowałem. Natomiast w większości one są dłuższe, ponieważ sobie na luzie w nich gadam, bez żadnego przygotowania, jakichś tam scenariuszy czy coś. Mówię normalnie z głowy. A żeby zrobić jakiś bardzo krótki materiał i mówić z głowy, no to trzeba mieć to po prostu przygotowane i rozpisane. Bo w innym przypadku, jeżeli człowiek nie nauczy się tego na pamięć czy coś, no to prawie zawsze coś pominie i w ogóle. Chyba, że na ekranie są pewne rzeczy, które człowieka poprowadzą do mowy, ale to i tak zawsze człowiekowi się wydłuża. Także takie małe spostrzeżenie. Poza tym wcześniej zrobiłem pewną ankietę u siebie na społeczności, w zakładce Społeczność,
Ona dotyczyła graczy Taernu, ale to nie tylko musi dotyczyć Taernu, ponieważ może dotyczyć także Forge of Empires czy dowolnej innej gry. No i zapytałem się właśnie, w jakiej formie chcielibyście, żebym nagrywał filmiki z gry. I zdecydowana większość, bo to 5 opcji dałem, ale zdecydowana większość wybrała tak, jak było nagrywane, w 100% gameplay, tak jak wcześniej, 63%. Natomiast inne tam jakieś opcje, kombinowanie, dużo mniej osób. Dlatego ta forma większości moim widzom, na przykład, którzy interesują się CR-em, odpowiada. Czyli właśnie takie długie filmiki. Niektórzy mi mówili, że lubią sobie tam w pracy zamiast radia włączyć mnie, jak gram, i sobie słuchać. Czasem jakiegoś mojego głupiego bełkotu, czasem jakichś rzeczy może bardziej przydatnych, ale niektórzy lubią sobie tak słuchać. Mi to nie przeszkadza. Chociaż niedawno po uzyskaniu monetyzacji włączyłem reklamy w filmikach, żeby mi tam troszkę przy okazji coś wpadało. Także te reklamy może nie będą, może nie są takie, że na noc. Bo ktoś mi powiedział wcześniej też, że o, z tobą to jest fajnie, Selfie, ponieważ przed spaniem sobie puszczę filmik, zasnę, obudzę się rano, a filmik jeszcze się nie skończył. Także to jest też takie zabawne i pozytywne. No, co do reklam, mam nadzieję, że one nie są jakoś mega uciążliwe. Ja ustawiłem to w taki sposób, żeby domyślnie po prostu dawało reklamy, bez reklam niemożliwych do pominięcia. Coś takiego odznaczyłem. Dlatego i nie dorzucam żadnych dodatkowych reklam w środku, w trakcie filmików. Dlatego tutaj algorytm YouTube'a działa i myślę, że mogę zaufać temu algorytmowi w taki sposób, że nie będzie ani dla Was uciążliwy, ani dla mnie też taki, że nic z tego nie będzie wpadało. Także to jest taki dodatek i myślę, że jakiś tam złoty środek. Także no, tak to wygląda. No, ja osobiście nawet bym chciał robić krótsze, bardziej skondensowane filmiki, ale wymaga to czasu. A ja po prostu bardzo lubię grać i chciałbym zarówno nagrywać, jak i grać, ale w taki sposób, że porządnie grać, że w coś wchodzić porządnie. W Forge of Empires aktualnie nie gram porządnie, tak sobie gram trochę, delikatnie mówiąc, na pół gwizdka, ale to z tego względu, że po prostu wróciłem do tej gry, bo chciałem ponagrywać pewne materiały, pewne jakieś tam filmiki i tyle. Także tak to wygląda. No i krótsze filmiki. No, czasem może jakieś krótsze będę nagrywał, jakąś tam będę miał wenę, pomysł czy coś. W zależności od sytuacji, ale w wielu przypadkach, żeby nagrywać takie krótsze filmiki, właśnie trzeba jakoś się do tego przygotować. Zarówno jakiś tam scenariusz, plan opracować tego, jak i później pobawić się z edycją tych filmików. Bo żeby były krótsze, no to trzeba połączyć pewne elementy w jedną kupę i też jakoś to musi wyglądać. Dlatego to wymaga zarówno czasu, jak i umiejętności. I ten czas idzie kosztem czegoś innego, co mógłbym robić. Na przykład grać, lub uczyć się, lub pracować, lub gadać z dziewczyną, lub cokolwiek innego. Lub sobie pójść na spacer w góry, na jaki dzisiaj poszedłem, i jutro będzie filmik na ten temat. Bo tam wrzucę, no bo było bardzo ładnie. Także, no, tak to wygląda. No, nigdy nie da się dogodzić wszystkim na raz. Zawsze komuś coś nie będzie pasowało. Jak zrobię krótkie filmiki skondensowane, to niektórzy będą mówić: a ja chciałbym dłuższe, chciałbym, żebyś tam bardziej wytłumaczył, chciałbym dłużej cię posłuchać i w ogóle. Także no, nie da się wszystkim na raz dogodzić. Ja po prostu jestem i będę sobą. Czasem, jak mam ochotę coś tam popracować, pobawić się, poedytować, jakoś tam przygotować, to wtedy może to być krótsze, ale zazwyczaj te filmiki są dłuższe i będą dłuższe. No chyba, że coś u mnie się pozmienia. Zobaczę, pomyślę. W każdym razie, no, ja też nikogo nie zmuszam do oglądania mojego kanału, prawda? Ale domyślam się też, że niektórzy lubią mój kanał i chcieliby, żebym troszkę zmienił formę. Dlatego też rozumiem to. No, ale no, nie da się wszystkiego na raz, prawda? I coś jest kosztem czegoś. Natomiast no, czasem, w miarę możliwości czy coś, może będę robił bardziej skondensowane jakieś materiały. Tutaj głównym czynnikiem jest czas. Czas, nawet nie umiejętności, ponieważ pewnych rzeczy tam można się nauczyć, jak co robić. Zresztą troszkę się tam nauczyłem edycji i w ogóle. Ale mimo wszystko
Mógłbym powiedzieć, wiem, że nic nie wiem, prawda? Cytując klasyka, bo wiem, ile jest przede mną, ile jeszcze musiałbym się nauczyć i ogarniać i w ogóle. Także tak to wygląda. No i nie wiem, jak to będzie w przyszłości. Czasem może będą takie filmiki, czasem takie, czasem taka tematyka, czasem inna. I zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Natomiast obecnie nie planuję jakichś większych zmian. No i to chyba tyle tytułem jakiegoś tam wyjaśnienia i wytłumaczenia pewnych rzeczy, co i jak, dlaczego. Ale czasem robię jakieś alternatywne rzeczy, na przykład w kontekście poradników do osad kulturowych zacząłem robić alternatywne poradniki. To znaczy pierwsze osady, na przykład Wikingów i Azteków, nagrałem bardzo długie filmiki, gdzie po prostu wszystko pokazywałem, no prawie wszystko wiadomo, ale bardzo długie te filmiki po kilka godzin trwały. Rekord tutaj pobił filmik z osadą Egiptu, gdzie tam było chyba blisko 10 godzin, już nie pamiętam dokładnie. I tak to wygląda. Natomiast alternatywnie zrobiłem też drugi filmik z osad Wikingów, który już trwa tylko 16 minut, a nie 6 godzin. I tam bardziej upakowałem te rzeczy, więc tutaj wyszedłem naprzeciw właśnie niektórym opiniom i oczekiwaniom, że mogę zrobić krótszy. Ale taki filmik oczywiście wymaga dużo, dużo więcej czasu i pracy, ponieważ to znaczy zarówno w krótszym i dłuższym musiałem też łączyć te filmiki, urywki filmików i w ogóle w jedno. Natomiast taki krótszy filmik tak naprawdę to jest dla mnie większa robota niż dłuższy i więcej to czasu mi zajmuje. No ale jak to w przyszłości będzie, to zobaczymy. W każdym razie czasem właśnie takie alternatywne rzeczy mogę robić, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że jedni mogliby tak chcieć, drudzy inaczej, ale z innej strony jeszcze po prostu się jeszcze nikt nie narodził, czy komu, kto wszystkim by dogodził, czy jakoś tak, jak to się mówi. Także tyle, no już nie ma sensu więcej gadać. Powiedziałem, co wiedziałem. Mam nadzieję, że wyjaśniłem wam sprawę. Mam nadzieję, że was jakoś nie rozczarowałem. Po prostu będę starał się czasem robić jakieś krótsze filmiki, bardziej może zbite, skondensowane, ale jak będę miał więcej czasu i ochoty i w ogóle bla bla bla. Natomiast takie dłuższe są po prostu dla mnie prostsze. Wciskam nagrywanie, gadam, robię co chcę i później wrzucam i tyle. No i wiadomo, tam jeszcze jakieś tam tagi się dodaje i inne bajery czasem, ale jest dużo mniej roboty, jeżeli chodzi o edycję, jeżeli chodzi o jakieś przygotowanie się do tego. Także tyle, no. I lubię po prostu też mówić z głowy. Ale na przykład do tego filmiku wyżej, tutaj gdzie jest Broken Ranks HC2, gdzie był mój pomysł na nowy grywalny serwer, to tutaj bardzo się przygotowałem do tego, ponieważ spisałem treść, czytałem tą treść i nagrałem i jeszcze pokazałem napisy do tego i w ogóle bla bla bla, jakieś tam bajerki może jeszcze dodałem. Także tutaj się troszkę postarałem. Pomimo tego, że ten filmik trwa 55 minut. Także no, to zależy od okazji, od tego, co jest dla mnie istotne, ważne i w ogóle. Także to tyle. Mam nadzieję, że mimo wszystko będę w stanie zadowolić wszystkich na jakiś sposób, w jakiś sposób i że mój kanał będzie stanowił dla was zarówno może pomoc w czymś, albo jakąś rozrywkę czy coś. Zobaczymy. Póki co, dzięki za uwagę. Pozdrawiam, Selfie.